Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Dzisiejszy aceranek będzie odpowiedzią dla pewnego słuchacza, który zadał takie oto pytanie. Czy człowiek wierzący powinien przepraszać Boga za swoje grzechy? No bo, jak twierdzi, ja nie znajduję w Nowym Testamencie żadnego wersetu, który by mnie do tego zachęcał. Przyznam się, że bardzo, ale to bardzo dziwna kwestia. Coś, co wydaje się być oczywiste, nagle staje się problemem. No jak to jest? Możemy znaleźć mnóstwo fragmentów, które można opisać jednym wersetem. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli komuś uczyniłeś coś złego, no to idź do tego człowieka i wyznaj, że to zrobiłeś. Oczywistą rzeczą jest, że przy tym go przeprosisz. No chyba, że robisz to na polecenie, to wtedy nawet nie warto iść i przepraszać czy wyznawać, bo szkoda czasu. Ale jeśli ktoś uczciwie podchodzi do tematu i rzeczywiście zauważy swoją winę, no to cóż mu pozostanie? No, po prostu stanąć przed takim człowiekiem i powiedzieć: bracie, siostro, no wybacz, po prostu wybacz. No ale to jest w stosunku do ludzi. No dobrze, jest wiele innych wersetów, które mówią dokładnie o tym samym stosunku do Boga. Ja się powołam na jeden. Boże Słowo powiada: uświęcajcie się. Cóż to znaczy? To nie znaczy, że mamy czynić siebie świętymi. To nie znaczy, że mamy dążyć do świętości. To oznacza, że darowaną nam świętość celebrujemy z pokorą i uniżeniem przed naszym Bogiem. I jeśli rzeczywiście zdarzy nam się jakaś słabość, to stajemy przed Bogiem i przepraszamy Go. Przepraszamy, że to Jego dzieło w nas zostało przez nas pokalane. W pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, 8 bądź 9 werset, w tej chwili nie pamiętam dokładnie, powiada, że jeśli zgrzeszyliśmy, to mamy przyjść do Boga, a On nam wybaczy. Więc jeśli zgrzeszysz i przyjdziesz do Boga, to co robisz wtedy? Panie Boże, kazali mi, bo tak tu jest napisane. Ja tak naprawdę nie wiem, co mam zrobić. No kazałeś, to przyszedłem. I o co chodzi? Tak to sobie wyobrażacie? To chyba jakaś dziwna historia. Jeżeli już Duch Święty objawił ci, że popełniłeś grzech, sam ten fakt sprawia, że jest ci wstyd, że nie czujesz się swojsko, mówiąc takim potocznym językiem. I aż woła twoje serce, żeby przeprosić tego, którego w ten sposób uraziłeś, czy obraziłeś, czy też w najlepszym przypadku, wobec którego nie byłeś posłuszny, posłuszna. Jeśli chodzi temu człowiekowi, który zadał pytanie o to, czy mamy jakoś za te grzechy zapłacić, no to oczywiście, że Nowy Testament, a właściwie Nowe Przymierze, bo to lepiej brzmi, nie przewiduje żadnej zapłaty, ponieważ Jezus Chrystus zapłacił za każdy grzech człowieka, który mu uwierzył. I dodajmy, że tylko za grzechy ludzi, którzy mu uwierzyli, zapłacił. Ponieważ inni ludzie, którzy mu nie uwierzyli, tą zapłatą pogardzili. A więc nie ma tej zapłaty za ich grzechy. I muszą ponieść pełną odpowiedzialność. I oczywiście stosowną karę, którą to karą jest, jak wiemy, śmierć. Nikt więc nie oczekuje od nas, że my będziemy płacić. A czymże mielibyśmy zapłacić? Pieniędzmi? Śmieszne. Dobrymi uczynkami? Jeszcze śmieszniejsze. Jeżeli ktoś naprawdę narodził się na nowo, ma nową naturę i zdarza mu się zgrzeszyć, podkreślam, zdarza mu się zgrzeszyć, to taki człowiek całym swoim nowym charakterem, całą swoją nową naturą brzydzi się grzechu i ma
wewnętrzną potrzebę, aby ten grzech wyznać i aby tego, wobec kogo popełnił to duchowe przestępstwo, po prostu przeprosić. W tym przypadku mówimy o przeproszeniu samego Boga. Z wiarą też powinien taki człowiek przyjąć, że zapłata za jego każdy grzech została przyjęta. Za ten grzech, który popełnił, za ten grzech, który popełnia i za ten grzech, który dopiero popełni. Jezus, któremu uwierzyłeś, zapłacił za każdy twój grzech. Człowiek, który grzeszy bez opamiętania i twierdzi, że nie musi za nic przepraszać, na pewno nie jest człowiekiem narodzonym na nowo. Bo ktoś, kto jest narodzony na nowo, wstydzi się swoich grzechów. A człowiek, który się wstydzi, coś robi ze swoją grzesznością. Nieważne co, cokolwiek. Jeżeli jest nowonarodzony, to wie, co ma zrobić. Jeżeli nie jest na nowo narodzony, to Bóg w swojej łaskawości może, ale nie musi, może go poprowadzić do zbawienia i oczywiście do wyznania wszystkich grzechów. Drodzy bracia i siostry, nie komplikujmy prostych rzeczy, takich jak nasze życie z Bogiem. Dlaczego to komplikujemy? Dlaczego próbujemy utrudniać swoje relacje z Bogiem? Ponieważ jeśli nie przepraszamy za swoje grzechy, no to jest jak taki szaniec, który rośnie pomiędzy nami a Bogiem. Komu to jest potrzebne i do czego, to już tego nie wiem. Nie powołujmy się na te teksty, które mówią, że w naszym mniemaniu zbawienie jest nieutracalne. Biblia w żadnym miejscu nie mówi, że zbawienie jest nieutracalne. Biblia tylko mówi, że człowiek zbawiony jest bezpieczny w Chrystusie. Jest bezpieczny w Bogu i nic mu nie grozi. Tego uczy Słowo Boże. Więc celebruj to swoje zbawienie, celebruj tę swoją świętość w uniżeniu przed Bogiem. Dziękuj Bogu każdego dnia za to, co w Chrystusie dla ciebie uczynił. Raduj się tym, że jesteś Bożym dzieckiem i żyj jak Boże dziecko. Jeżeli twoim ojcem jest król, no to zachowuj się jak dziecko króla, czyli jak książę. Ale jeżeli ktoś z zasady chce grzeszyć i później nie ma zamiaru przepraszać, to cóż ma wspólnego z Jezusem Chrystusem? Nic, nic. Jego pretensje są absolutnie nieuzasadnione. To byłoby na tyle. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.